Siemaneczko, przyjechałem dzisiaj znowu do Krzykotowa, tym razem na dwie doby i tym razem jest już ciepło. Mamy 21 kwietnia i tak w sumie cały tydzień jest tak dosyć ciepło. Dzisiaj chyba jest 20 stopni, jest tak w sumie najcieplejszy dzień. No i mam nadzieję, że się uda to złowić. Idę teraz sobie właśnie podnieść miejscówkę. Najpierw będę rozkładał sobie cały sprzęt, zanim na pondo napompuję. To minie jest 30 minut, a już tak sobie pójdę tutaj koło mostku, gdzie będę chyba dała dwie wędki. Podnęcę sobie ręką, bo w sumie to jest przy brzegu. No i widzimy się za chwilę. Podnęciłem sobie kulkami morwa. W sumie jak na razie w tym roku to mi się spisywał tutaj czosnek. No ale to wtedy jeszcze było zimno, teraz jest taki pierwszy ciepły dzień. Więc już myślę, że owocowo będzie dobrze. No także biorę teraz się za rozkładanie całego tego sprzętu. I potem widzimy się przy wywózce chyba. Albo może po wywózce, zobaczymy. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Jest taki karpik, 13,5 kilo. Po jakichś dwóch godzinach od wywózki na kulkę pomarańcza z podmostku. Teraz weekend jest, no to przyjechali. Taki karpik. Tak, no i mała aktualizacja. Mam na razie jednego karpika, 13,5 kg pełno łuski z podmostku na pomarańcze. Wywiozę teraz ponownie. Potem byłem pogadać na innych stanowiskach i teraz czekamy, zobaczymy co się stanie w nocy. Mam nadzieję, że będzie nocka nieprzespana. Widzimy się. To mój pies z rybą, widzimy się, mam nadzieję. Więc witam was po nocce. Obudziło mnie takie branie delikatne, niestety nie za dużego karpika, takie myślę, że 3-4 kilo. Również ten sam zestaw z podmostku na pomarańcze też. Poza tym w nocy się nic nie działo. Jest taki karpik, taki blady. No, może z 4 kilo ma. A w dworze czekamy na jakieś większe. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. Mam już około godziny 15. Przed chwilą przerzuciłem lewą wędkę na otwartą wodę, na pfałeczkę, na rolnika, na kuleczkę ananas. Jak na razie bez efektów. Na środkowej wędce z podmostku było przed chwilą delikatne branie, ale nie zacinałem. No i na razie zostałem do zestawy do wieczora. Jakoś myślę 19-18 będę się przewoził. Tym razem dam chyba jeden zestaw podmostek, drugi jakieś 10 metrów od mostka, a trzeci normalnie na otwartą wodę. Znęconego, znaczy będę nęcił normalnie ręką, nie pochałką i zobaczymy, co się uda jeszcze złowić. Mam nadzieję, że tak. Pogoda jest naprawdę fajna, no ale już tak dwa karpiki złowiłem, jestem zadowolony, ale mam nadzieję, że jednak nie będą wszystkie.
witam was ponownie. Jest jakoś godziny 17. Na zestawie z podmostku, na tym, który tam leżam sobie od 11 jakoś. Bo te dwa pozostałe przewoziłem. Ląduje taki piękny, wielki karpik. Ważyłem go już, waży 16 kilo równe z workiem, a więc będzie miał jakieś 14, może 14,5, bo worek nie był jakoś bardzo mokry. Zaraz worek zważę też. Ale silna ryba. Jest taki karpik na pomarańcze. Piękna, duża ryba. Jest taki karpik, 14 kilo na pomarańcze z podmostków. I mała aktualizacja. Jak na razie po dobie mam 3 karpie, jedną spinkę i jedno niezacięte branie. To ładny wynik. Jeden karp 14 kilo, drugi 13,5. A trzeci tak ważył może z 4 kg na oko, nie ważyłem, bo taki maluszek. Zostawy już gotowe na nockę, nie będę już przewoził. No i zobaczymy, co się na co się wydarzy. Mam nadzieję, że tym razem będzie nieprzespana i będą brały. Zobaczymy. Jak nie, to widzimy się rano. Jest 3 w nocy, mam karpia na środkowej pęce. Wcześniej naprawę miałem branie, ale nie zacinałem, bo tak jak podchodzi do wędki przestało brać. I teraz już podczas holubu się hanger napiął, ale nie mogę nic ruszyć z miejsca, myślę, że zaparkował w czynach. Biorę teraz ponton i wypływam po niego. I mamy pana karpia. Muszę teraz go z tych krzaków odplątać. No działamy. Jest po 20 minutach walki w tych krzakach. W końcu udało się wyciągnąć i skarpik. Drugiego mam w worku, bo miałem dwa branie na raz. No i wracam teraz na stanowisko. I będę zaraz wywoził od domu i pokażę wam karpie. I słuchajcie, jest karpik. To jest ten, o którego byłem pontonem. Gdzieś pół godziny, 20 minut walki w krzakach. Ale udało się wyciągnąć taki, myślę, 7-8 kilo na pomarańcze z podmostku. On już jechał dużo wcześniej, tylko nie zasiadałem, bo tam przestało jechać. Tak mu delikatnie tylko pojechał i przestał. I potem się obudziłem do tego drugiego brania, to był hanger napięty. Postanowiłem zwinąć ten zestaw i zobaczyć, się okazało, że siedział. No i mamy karpika. Drugi jest w worku. Zaraz po niego idę. Mam tego drugiego karpika, który wziął pierwszy na kuleczkę chyba ananas. Zestaw miałem jakieś tam 10 metrów od tego mostku. Od razu po wyciągnięciu, znaczy po odebraniu go, wsadziłem go do worka, zacinałem to drugie branie. Jest taki karpik na ananasa. To jest ten pierwszy, który wziął na środkową wędkę, którą miałem 10 metrów tak od pomostku, na kulkę ananas. Myślę, takie 5-6 kilo, ale jest ładniejszy, tam tego taki fajny, ciemny.
trochę powalczył, ale udało się bez problemu wyciągnąć. Też jest piąta rybka, więc weekendzik bardzo dany, nocka nieprzespana. Zaraz biorę się za wyłożenie i czekamy na kolejny większy. Jest tylko zdjęcie, wypuszczamy. Na taki przyponik wziął ten pierwszy karpik, ten mniejszy, kuleczka ananas. Haczyk to jest chyba antisnak rozmiar 2 albo 2 chyba. Albo 4, nie jestem pewny. Od underkarpia wszystko. Plecionka to jest 15 lb. No i teraz wyłożę i czekamy dalej. Natomiast tak wygląda drugi zestaw po walce w krzakach. Tu jest kuleczka pomarańcza, przypon ten sam. No, nie, część gałęzi odplątałem, a część potem już przy podbraniu się zaplątywała taki mały gałązek, więc już tylko na szybko tego karpia podebrałem, jak się udało. No i teraz trzeba zestaw odplątać. Chodźcie. Witam Was rano. Mamy jakąś godzinę 7:00 i na macie ląduje kolejny maluszek na ten zestaw, który wywiozłem wczoraj już na 16:00, więc ponad 12 godzin. Tutaj dałem ananasa na otwartą wodę, jedyny zestaw, który dałem, i w końcu ładnie pojechał. Taki, myślę, też 6 kilo karpik. Jeszcze po tamtych dwóch karpiach nocy miałem jedno braje na środkowej ręce, ale nie wiem, czy to była jakaś kaczka czy coś, bo też puste. No ale potem już nie wyłoziłem, tylko rzuciłem tak po prostu samą kulkę, że będę obydwa zostały przewoził. No i czekamy na kolejne, jest dopiero 7:00. Będę to jak do 15-16, więc jeszcze dużo czasu. No i kolejna rybka jest. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. I na macie ląduje znowu karp pełnołuski, czy nie znowu, drugi raz. Pierwszy karp był pełnołuski, teraz znowu jest taki fajny, nastruszony karpik. Myślę, że jakieś 8-9 kg może ma na pomarańcze. Kawałek od mostku tam z prawej strony. Ładnie powalczył. Takie małe podsumowanko, jeszcze będę tu jakieś 2-3 godziny, ale mam już 7 ryb plus do tego była jedna spinka i 2 niezacięte brania, więc to jest bardzo dobry wynik jak na to, że mamy dopiero kwiecień. Co prawda są 22 stopnie, no ale jednak kwiecień, więc wypad jak najbardziej udany. Połapałem sobie i też fajnie, że nie brałem na przykład tylko jednego dnia, tylko przez cały weekend. I też fajnie, że wzięły jakieś takie 2-10 plus, czy może nawet 3, bo tych takich mniejszych nie ważyłem, ale jeden podejrzewam, że mógł mieć około 10. Także bardzo fajnie. Nie wiem, kiedy następnym razem pojadę, może jakoś dopiero po majówce. No ale połapałem, tydzień temu byliśmy w Lisewie. Filmu nie nagrywałem z tego wypadu, ale jednego karpia w końcu pierwszego z tej wody udało się wyciągnąć. 8 kilo, taki bardzo fajny, okrągły. No i widzimy się niedługo. Właśnie miałem myć ponton i suszyć. I odjazd na tej samej pędze, co przed chwilą wywiozłem. No i zaraz trzeba będzie wyjść od nowa. Nie. Yeah.
No i wyciągnąłem ponto, żeby go wysuszyć. W tym momencie odjazd. Wyciągnąłem rybę, mam jeszcze na macie, zaraz muszę jakoś ją, nie wiem, do worka sadzić, poholując tam, może się uda szybko wyholować. I nagrywam, chcę nagrać tego karpia wam i odjazd na drugie wędce. A więc coś niesamowitego. Niestety na tej drugiej wędce spinka, no ale jest ósmy karpik. Jeszcze ładny, pełnołuski, bardzo długi. Chyba pierwsze skuty nawet. Odkażę. Piękna, długa rybka. Piękny. No szkoda, tamtych jest pełno, ale nie ma co narzekać. Dwa odjazdy na raz. Praktycznie taka piękna, długa ryba. Na pomarańcze nęconą morwą. Naprawdę, bardzo długi jest. Zobaczcie. Jest. Taki karpik. Minęła może godzinka od tamtych w sumie trzech brań i dwóch karpi. Jeden może 40 minut temu jest kolejny. Co prawda branie bardzo leniwe, delikatne, ale udało się zaciąć. Ładnie walczy, zobaczymy co będzie z tego. Jest taki jesiotr. Nie będę go nawet wyciągał, żeby musiał napowietrzać. Myślę, że z 5-6 kilo. Taka rybka do wody od razu. Ja już się powoli pakuję. Już tylko wędki pod bierach, mata i krzesełko zostały oraz jeszcze ponton. Zaraz będę go składał. Jak już będzie nawet teraz branie, to nie będę woził, tylko po prostu zarzucę pod mostek. Tak przed chwilą też po jeszocze zrobiłem. Żeby już ponton na pewno spakować, zdążyć, bo tak o 16 chciałbym się zwinąć. No jeszcze godzinka została, wędeczki będą przez godzinę w wodzie, więc szanse na ryby już są. Ale i tak jestem bardzo zadowolony z tej zagadki. Chyba 8 karpi złowiłem, jednego siotra, plus dwie spinki i dwa niezacięte brania, więc to jest świetny wynik. Mega się cieszę. Następnym razem tu przyjadę chyba dopiero w lipcu na dwie doby. Chyba, że coś się uda, jakąś tam szybką nockę, czy tam szybką dobę w tygodniu. Zobaczymy. No a teraz plany to na majówkę, chyba nigdzie nie pojadę i po majówce tydzień później jadę na jakieś łowisko, zobaczę jak będzie jakieś wolne na szybko, na dwie doby, znaczy tak zarezerwuję na szybko, nie? Będę po prostu czegoś szukał. No i potem chciałbym odwiedzić jeszcze Jerzyn w maju i może jeszcze jakieś inne łowisko się uda, ale zobaczymy. No a czerwiec to już zobaczycie sami. Tak wygląda samochodzik. Tak sobie postanowiłem sobie trochę rozplanować pakowanie. Tutaj łóżko przy ściance. Tutaj będzie miejsce na podłogę od pontonu. Ewentualnie jeszcze tutaj namiot. Tutaj jest torba, kuchenka gazowa. A na siedzeniach z tyłu będzie ten jakieś torby z ubraniami, inne rzeczy, ponton. Na to wędeczki, żeby się im nic nie stało na samą górę. No jakieś tam pierdolę po prostu będę luzem układał. Na spokojnie wszystko się mieści. Więc tak to wygląda. No i z przodu przed siedzeniem jeszcze jest jakiś pezak, tam torba z jedzeniem. Na siedzeniu Leja siedzi. No ewentualnie jak będzie Stasiu jeździł, to będzie on tam siedział. Już zacząłem się zwijać. Zostały tylko wędki, krzesełko, odbierak i mata. I stwierdziłem, że wezmę pierwszą wędkę, zwinę. Zwinąłem, idę ją pakować do torby. Idę po drugą wędkę i na nie branie. I jest taki karpik. Znowu pełnołuski. Też w miarę ładny pysma. Może raz był kuty. Jest taka ósemeczka, może dziewiąteczka.
ten wziął chyba na pomarańcze i to był chyba nawet ten zestaw. Nie, ten, to był ten co wywoziłem, tamten drugi jest chyba ten co rzuciłem potem po tamtym karpiu. No to jest 9 karpik chyba. Plus 2 spinki, jestem naprawdę mega zadowolony. Super zachwytka. Podejrzewam, że jakbym to jeszcze dostał, to przez nockę mogłyby dobrze brać, bo ma być 12 stopni chyba w nocy. No ale na ogonie jestem. W końcu dużo karpików połapałem. Pierwszy raz od sierpnia, więc się bardzo cieszę. No. I zaraz go wypuszczam. Jeszcze tylko zdjęcie i widzimy się w kolejnym filmie.